Witam Państwa bardzo serdecznie, witam szanownego mojego gościa, pułkownik Tomasz Lisiecki. Witaj Tomaszu. Witam Państwa, witaj Marcinie. Drodzy Państwo, Tomaszu, dzisiaj temat dość trudny, bo tak naprawdę ostatnie tygodnie dają nam tutaj nieźle popalić, jeżeli chodzi o stronę ukraińską. Specjalnie wybrałem dzisiaj Ciebie, bo zawsze byłeś moim gościem, który zawsze, że tak powiem, po stronie dobra stał, więc przedstawiał zawsze stronę ukraińską. Nie, Maciek tutaj zawsze stronę rosyjską, natomiast dzisiaj stricte chcemy porozmawiać o ukraińskiej armii, bo nie wiem, czy będziemy w stanie odgadnąć pomysł na wojnę generała Syrskiego, ale może uda nam się coś tu wykombinować, że tak powiem, drodzy Państwo, bo sytuacja... Powiedzmy sobie szczerze, jest taka dziwna. Z jednej strony coraz więcej takich głosów z większych, że tak bardziej znanych analityków, którzy mówią, że no Syrski cały czas akumuluje, tak? Gromadzi gdzieś coś, tylko po co? No bo mamy takie odcinki, które się walą, że tak powiem brzydko. Mamy ofensywę, czy działania ofensywne w obwodzie kurskim, które po ostatniej kontrnatarciu rosyjskim znowu gdzieś tam coś zakombinowano w ukraińskim dowództwie, bo dzisiaj mamy już pewność, że to zgrupowanie, które naciera na tyły tego zgrupowania rosyjskiego, zgarnęło nawet i moździerze, więc tutaj dość daleko weszło na tyły. No, Tomek, no ja pewnych rzeczy nie rozumiem, może ty rozumiesz. Wiesz, nawet jakbym rozumiał, to nie wiem, czy bym chciał zdradzać plan Syrskiego. No nie, no, ale to dobra, okej, okay, dobra, dziękuję. Nie, przynajmniej potwierdziłeś, słuchaj, jedno, ma plan. Słuchaj, nie, no, jakiś plan w tym musi być. Tylko pamiętaj jedną rzecz, którą zawsze u ciebie powtarzam. Wojna to jest narzędzie polityki. To nie Syrski decyduje o tym, gdzie uderzą, gdzie będą odwody, jakie będą następne operacje. O tym decydują politycy i aktualna sytuacja. To, wiesz, chcesz poznać to, co się dzieje, dlaczego tak się dzieje na froncie, to musisz się przyglądać ukraińskiej polityce. Temu, co się dzieje aktualnie, jakie są trendy w niej. No, myślę, że tutaj innego, wiesz, wyjścia nie ma, bo sam... Syrski jest tylko dowódcą armii, ale naczelnym dowódcą jest prezydent. I to od jego woli zależy to, jak będzie ta wojna wyglądać, jakie będą warunki pokojowe, o czym ostatnio sam mówił, że chce je przedstawić prezydentowi USA, tak, i jego ewentualnym dwóm następcom. Czyli nawet Trumpowi, jeśli wygra, no i zobaczymy, co oni na to powiedzą. Natomiast wracając do sytuacji, no, sytuacja jest faktycznie dziwna. Wiesz, no mieliśmy od początku sierpnia jakieś dziwne nastawienie do tego, co się działo pod Kurskiem. Najpierw to wyglądało jak sytuacja, która miała miejsce rok temu dokładnie, gdzie atakowały tam siły rosyjskie, ale z ukraińskimi emblematami, tak? Pod ukraińską flagą. Teraz weszły tam stricte siły ukraińskie. Zakłada się, że ta operacja, która się teraz rozwinęła, ona mogła się rozwinąć w zeszłym roku. Tylko pewne czynniki doprowadziły do tego, że Ukraińcy pozostali przy jednej operacji na południu, na Zaporożu, tak, a nie rozwinęli tej świetnie zapowiadającej się wtedy operacji tych ruskich legionów, które wkroczyły pod Białgorodem. Przerwę ci. Mówi się głośno i wyraźnie, że głównym przeciwnikiem takich działań był generał Załużny. No tak. Syrski nie miał tutaj żadnych, że tak powiem, zahamowań. Ale słuchaj, no, może i był przeciwnikiem operacji, jednak wszystko na to wskazuje, że opracowano co najmniej kilka miesięcy wcześniej i nie wiadomo, czy nie była to operacja planowana również właśnie w czasie, kiedy miała się rozpocząć operacja na Zaporożu. Jedna albo druga miała takie same szanse, mogła odciągnąć, tak? Zdecydowano się na jedną operację,
Ale zobacz, po dwóch stronach frontu, tak? Czyli Rosjanie Tak, musieli tak. wykonać by o wiele większy manewr. No, nie poleciałyby tam na Zaporoże posiłki powietrzno-desantowe, które szybko zostały uruchomione, tak? I z Wiazania poleciały samolotami na ratować sytuację na Zaporożu. No i dzięki temu im się udało, tak? No dobra, to teraz mi powiedz, dlaczego w tym roku podjęto taką decyzję, skoro był problem w Donbasie i to ogromny, tak? Nie stać ich było na drugie natarcie na Zaporożu. Mieli świadomość tego, co się stało na Zaporożu w tamtym roku, wiedzieli, z czym się będą mierzyć znowu, więc wybrali, okej, wybrali teren, który też był przygotowany, ale słabo nasycony wojskiem, tak? Więc umocnienia bez wojska, no to żadne umocnienia tak naprawdę. No oczywiście, to musieli, wiesz, rozpoznanie widać prowadzą cały czas. To jest ten odcinek od Charkowa do Białorusi, to jest około 500-600 kilometrów, jeśli się nie mylę. Więc Sporo, tak. ściągnięcie na te 500 kilometrów jakichkolwiek sił radzieckich, rosyjskich, przepraszam, z frontu, to już ci daje przewagę na innych odcinkach frontu, tak? No cokolwiek tam rzucą, czy rzucą przygotowywane odwody, których się tu spodziewaliśmy. Pamiętasz, rozmawialiśmy z Maciejem o tym, że ta kontrofensywa spodziewana rosyjska może nastąpić właśnie na kierunku Sum i Maciej planował ją tak, przewidywał, że ona może się wydarzyć jesienią. No więc nastąpiła kontraakcja ukraińska po prostu po to, no tak czynników będzie wiele, zaraz o innych powiemy też, ale między innymi po to, żeby na ten pusty odcinek frontu ściągnąć jakiekolwiek siły rosyjskie, których tam w ogóle nie było, tak? Oni sobie to zupełnie, mówiąc kolokwialnie, olali. I tam oprócz rozgwardii, drobnych sił, które się szkoliły, tak nie widać żadnych poważnych jednostek, które mogłyby utrzymać front, gdyby następną taką sytuację, gdyby ta sytuacja się powtórzyła. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, o której się mówi trochę ciszej, to są zdobycze, jakie uzyskali Ukraińcy, opanowując no, sporo miejscowości, ważne obiekty nadgraniczne i tak dalej. Tak? Najpierw wszyscy się łudzili, że to chodzi o tą stację przesyłową w Sudży, tak? Gazu, Tak, a tak. później się okazało, że z tej nitki można wyciągnąć jeszcze inne ciekawe informacje. Między innymi dostali się Ukraińcy do danych wywiadu. Popatrz na tą otoczkę całą polityczną, jaką Ukraińcy zrobili fantastyczną robotę dla siebie. Cały czas dostawali łomot, tak? Nagle robią taką akcję i jest świat znowu po ich stronie. No tak, no oni to potrzebowali, tak? Potrzebowali No podnieść tak, morale no i to jest więc jeden z efektów, które jest potwierdzone. właśnie, poruszyłeś następną kwestię. Morale wojska. Poprawiło się? Masz kontakty z Ukraińcami, z naszymi, którzy tam są, tak? Wszyscy mówią, że to morale w armii ukraińskiej, które było na dnie, zaczęło się podnosić, tak? No podniosło się, no, powiedzmy, że No, podniosło się. O. przynajmniej na jakiś czas, tak? Tak. Natomiast popatrzmy na drugą sytuację, którą masz tutaj na mapie, na ten cycek pod Pokrowskiem i co tam się No wydarzyło. właśnie, teraz powiedz No, mi, no. co, no bo ja nie rozumiem. Dobra, mamy, może pomysł było taki, żeby odciągnięcie, natomiast zimna krew Putina, który zakazał zabierania jakichkolwiek jednostek z Donbasu, z odcinka dąbaskiego pokazuje, że no nie, my owszem prześlemy inne jednostki, bo oni przesłali inne jednostki z innych odcinków charkowskiego, z północnego, że tak powiem, ługańskiego Tak, aż tego nie. odcinka, z Zaporoża, nawet z Chersonia, ale nie z Donbasu. No nie Tak. osłabia się swojego szwerpunktu, gdzie tak naprawdę ma się odnieść zwycięstwo, tak? No dokładnie. Ale wiesz, może Ukraińcy nawet na to nie liczyli.
Ale zabranie tych jednostek z innych odcinków już ich odciąża, tak? No tak, tylko że tam, Wystarcza, ale ale zobacz. tam też jest No. problem. No popatrz się na No przykład na jest, Kupiańsk, tak? ale Marcinie, zadajesz to pytanie, co się dzieje od czasu upadku Awdijewki, tak? No Cały dokładnie. czas pytasz, co się tam dzieje, czy nikt nad tym nie panuje. Słuchaj, Awdijewka kiedy padła? No w lutym, No, 15 lutego. pół roku temu. Ile zrobili przez ten czas Rosjanie? Sporo. Wbrew No, pozorom sporo. sporo. No, ten cycek ma jakieś 50 kilometrów, tak? No Jeśli się tak, tym tylko że kieruje. wiesz, są jeszcze inne odcinki, tak? Dobra. Ale to jest dalej, wiesz, mały kawałek zniszczonej ziemi, z której Ukraińcom praktycznie, no, nie powiem, że nie jest potrzebna, ale jest to obszar tak zniszczony, że na nim już, wiesz, tylko można powstrzymywać przeciwnika za cenę minimalizowania strat, osiągania innych zysków gdzie indziej. Czasowych. 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 Czas tu jest właśnie To jest kwestią. klucz. Ja to Tak. rozumiem. Rozumiem. No. Natomiast sytuacja, możemy powiedzieć tak, że strona ukraińska jest gotowa do oddania terenu. Jeżeli czuje się Właśnie. zagrożona okrążeniem lub przed skrzydleniem, wycofie się. Nie ma problemu. I to pokazywała wielokrotnie. Pokazała nawet teraz na Pokrowsku czy na występie newelskim, tak? Pomiędzy na północ od Krasnochorivki wycofała się całkowicie z tego rejonu, czując zagrożenie zamknięcia w kotle elementów przynajmniej z dwóch brygad, tak? I jednych No jednostek tak. wzmocnienia. Ale zobacz, Marcinie, że na przykład nie pomyśleli o tym, żeby się wycofać z Zaporoża na pozycje, na jakich byli w zeszłym roku. No Dlaczego? tak, no. No, upadłoby morale, tak? A czy wiesz, Więc no tak, no upadłoby mora, znaczy bronią umarł. się tam, angażują cały czas. No, wiadomo, że tym takim najważniejszym cyplem spinającym cały front jest Wuhledar. Wuhledar, tak. Jak on padnie, no to ruszy, to runie jedno i drugie skrzydło, tak? Pójdą Rosjanie do przodu i na Zaporożu, i w Donbasie. Natomiast dopóki się tam trzymają jeszcze. A czy wiesz, to wszystko zależy, jaka jest koncepcja walki, No. bo jeżeli będziemy mieć pivot w wykonaniu 72, która będzie tak No odchodziła właśnie. i będzie pełniła rolę Armii Kraków z 1939 roku, która miała być tym pivotem, tym osią odwrotu, to okej, następną linią będzie co? Nowoukraińska i będziemy mieć Kurachowy jako trzy następne miejscowości klucz, czy będziemy mieć odwrót głębiej, żeby po prostu powstrzymać na nowych pozycjach? Tylko Wiesz. tutaj jest kolejny problem. Wiesz jaki? Umocnienia, które miały być na tych tyłach, tych umocnień za bardzo nie ma. No tak, no. Ale wiesz, no, słuchaj, na całym froncie Rosjanie nie mogą się też posuwać zbyt szybko, bo nie mają do tego swoich sił, tak? Więc tu ryzyko takie, wiesz, musiał paść na szczeblu politycznym. Dobra, oddamy im ten kawałek Donbasu. Być może cofniemy się na Zaporożu, ale nie oddamy tego, co jest ponad Pokrowskiem, co jest dla Ukraińców najważniejsze, czyli Kramatorska, tak? No, Kramatorsk jakaś koncepcja jest, tak? i w górę do granicy. To jest to, na czym Ukraińcom bardziej zależy niż tutaj na tym terenie, wiesz, jak widać, pociętym z tysiącami kanałów, rzeczek i praktycznie nie, wiesz, bez większych miejscowości. Rosjanom opanować ten teren przyjdzie prosto, ale jego utrzymanie, wiesz, tym bardziej, że tam nie ma jakichś kluczowych dróg, to naprawdę będzie dla nich stanowić wyzwanie. Już widać tutaj na samym, wiesz, tym cyplu skierowanym na Pokrowsk. Że tam muszą poszerzać. To jeszcze ja zakładałem na początku, jak z tobą, pamiętasz, rozmawiałem, że możliwe jest, że na tych bokach tego cypla Ukraińcy spróbują, zaryzykują może jakieś przeciwuderzenie.
No tak się nie stało, chociaż pod Toreckiem trzymają się, tak? Ale widzisz, no ale to są właśnie takie sytuacje, gdzie my byśmy oczekiwali, nawet ty jako wojskowy, ja jako osoba, która tym się interesuje i nad tym rozmyśla i studiuje, takie rzeczy powinny być wykonywane z wykorzystaniem sytuacji, mając świadomość, że czym dłużej Rosjanie będą na tym terenie, tym mocniej się okopią i będzie ich trudniej stamtąd wyrzucić. No tak, no słuchaj, wiadomo, że sensowne jest utrzymywanie Turecka. Natomiast czemu tutaj na południowym cyplu zostawili siły? Tam dwie brygady bodajże są, tak? Tak. Więc. No wiesz, to był jedyny teren w rejonie Newelskie, że tak powiem, na wschód od Wołczy, który był chyba najbliżej jeszcze Doniecka, więc No jeżeli ale pod. cokolwiek mamy obserwować w rejonie Ale Doniecka, co, to zakładamy, że będziemy robić ofensywę nie, na nie, będziemy Doniec? mieć możliwość obserwacji tego, co się dzieje w centrum logistycznym wroga, tak? Ale to słuchaj, to cofnijmy się jeszcze 100 kilometrów, no 50, wyrównajmy front, wtedy wpuśćmy ich w te puste stepy, tak? I będziemy mieli wgląd, wiesz, jeszcze lepszy, bo Rosjanie będą musieli wyciągnąć swoją logistykę. Dobrze, to ja No zapytam jeszcze jest to raz, też jakiś przepraszam, bo mi pomysł. Ja cały nie czas wiem, ja nie ucieka wiem, czy. słuchawka. To ja zadam jeszcze raz to pytanie. Co gra Syrski? Już zadawałem to pytanie wielokrotnie. Co gra generał Syrski? No, mówiłem ci, że nawet jakbym wiedział, to bym ci nie powiedział. A ja nie, no ale słuchaj, no to. Ale ty i tak już mi Nie no. powiedziałeś, że on ma plan. Okej, on ma plan. Nie no, jest plan, o którym wiesz, rozmawialiśmy jeszcze chyba rok temu, jest taki, żeby dotrwać z minimalnymi stratami do zimy i przetrwać zimę, bo jak wiesz, już Rosjanie sprowadzają z Iranu kolejne zestawy rakietowe, bo im się swoje rakiety kończą. No i czeka nas następna zima, której nie wiadomo, czy wiesz, czy Ukraina wytrzyma, jeśli dalej. Celem będzie infrastruktura przemysłowa, no i przede wszystkim elektrownie. Nie? No, Ukraińcy cały czas mają, wiesz, utrzymują swoją produkcję. I to się dzieje dzięki temu, że ta infrastruktura przemysłowa funkcjonuje. Mają, tworzą swoje działa na Ukrainie, tak? No mamy Tworzą. ostatnie informacje, przepraszam, że wejdę ci w słowo. 10 bogdanek na miesiąc. Produkcja. Tak, i z tego 18 kupili Duńczycy, Tak. znaczy zapłacili za nie, tak? Tak, Ale tak. teraz następna informacja, która się ostatnio ukazała, bodajże 2 dni temu, ministra przemysłu Ukrainy, że są w stanie produkować amunicję 155. Tak, ale Do tej. to jest po kłosie bodajże tej licencji, co dostali od Szwedów Tak, bodajże. no wiesz, to. Co by nie powiedzieć, nigdy tej amunicji nie robili. Nie. Ba, oni nie robili nigdy amunicji 152, nie robili 120, w ogóle żadnej. Jak testowali przez kilka lat Bogdanę, to tą amunicję też sprowadzali specjalnie na testy z Niemiec, z Turcji i z Czech. No zgadza się. Dlatego wiesz. Teraz mają jakieś możliwości. Tworzą nie tylko, no to tylko mówimy o artylerii, tak? A reszta uzbrojenia, a drony, No, drony to wszystko jest. jest, ale wszystko jest robione na miejscu, tak? Tak, Czyli. ale to jest normalna rzecz, tak? Robimy produkcję na tyłach, rozwijamy tą produkcję, bo to jest kraj, który jest w trakcie wojny. Więc nastawiamy się na produkcję wojenną, tak? Gospodarka musi się przestawić na produkcję wojenną. To jest wojna totalna i Ukraina ma świadomość tego, tak? Mamy milion dronów rocznie montowanych, bo ciężko powiedzieć, że wyprodukowanych, bo montowanych to na pewno na Ukrainie i wykorzystywanych z bardzo dużą precyzją i zastosowaniem w wszelakich akcjach. Natomiast ja ci powiem przykład jednostki, znaczy jednostek, bo to też świadczy o tym, że wbrew pozorom, to co powiedziałeś, generał Syrski ma plan, ale ja ci niego nie zdradzę. Okej, okay, ale już mi wystarczy to, że powiedziałeś, że ma plan.
Bo plan na pewno ma. I Na świadczy pewno. też o tym rozbudowa armii, dalsza rozbudowa armii. To znaczy, ostatnią informację Budunowa bodajże, jak dobrze pamiętam, że Ukraina posiada 2,5 razy większe rezerwy niż jeszcze rok temu. Chodzi o liczbę żołnierzy w rezerwie, którą może wykorzystać. Mamy rozbudowę jednostek frontowych, bo na przykładzie mogę powiedzieć, już wam, drodzy państwo, mówię, 210. Specjalny Batalion Berlingo to był batalion, który no, toczył walki też w rejonie Czasiwiaru i w różnych odcinkach frontu, jest rozbudowany do pułku szturmowego. Mamy kolejne informacje o rozbudowie sił szturmowych i brygad ukraińskich. Ciekawe informacje tutaj o zamianie brygad nowego formowania, czyli te 150 plus. Mamy kolejną informację, która się pojawiła na dniach, że 154, piąta, przepraszam, brygada będzie przeformowana z brygady piechoty na brygadę zmechanizowaną. I teraz takie pytanie, jest nawet powiedziane, w co będzie wyposażona. Ja tylko powiem, że miesiąc temu informował sam prezydent Zełenski, że 14 brygad ukraińskich jest dekompletowanych, bo nie ma sprzętu. No właśnie, to jest. Teraz i teraz zasadnicze pytanie. Czy to była informacja na potrzeby, żeby zmusić sojuszników do zwiększenia dostaw? Bo skoro mamy formowane nowe, przeformowywane nowe brygady, na brygady zmechanizowane na przykład, które są wyposażone, to znaczy, że padło to na podatny grunt. No dobra, Marcinia, zadam ci pytanie, a kiedy on to powiedział? Przed ofensywą Nie, kurską? to było. Żebym się nie mylił, miesiąc temu, będzie ponad miesiąc temu, może być kilka dni po ofensywie w Kursku. No więc widzisz, no, czy przed parę, czy ten, jest to jakiś element, wiesz, gry, która toczy się na poziomie politycznym, do którego, wiesz, nikt oprócz najbliższego grona prezydenta i naczelnego dowódcy syryjskiego prawdopodobnie nie ma, wiesz, dostępu. To jak, słuchaj, my cały czas sobie wyobrażamy, że ta wojna trwa, toczy się na terenie Polski, tak? Czyli gdzieś między Bugiem a Wisłą. Natomiast to nie jest ta skala terenu, co wschodnia Ukraina. Oczywiście, że nie. No, Oczywiście, że nie. dlatego wiesz, no oni tam mogą sobie pozwolić na wpuszczenie, wyrównanie frontu, zdjęcie jednostek z jednego skrzydła, przerzucenie ich na drugie, z zachowaniem jednostek, które się formują, tak, albo które nie są jeszcze do końca wyposażone w sprzęt. Oto idzie gra, no. Dotrwać do zimy. Przeżyć zimę, odtworzyć, wiesz, wszelkie środki, zwłaszcza systemy obrony przeciwlotniczej wzmocnić. To jest główne teraz zadanie dla Ukrainy. I ta sytuacja, która się dzieje pod Kurskiem, najlepiej o tym świadczy, bo wiesz, mogli wykonać uderzenie, tak? Mogli je rozwinąć. No ten ostatni przykład, że nie wiesz, że nie wyrzucili Rosjan za rzekę, gdzie zlikwidowali im mosty i została tam, najpierw było tam kilka batalionów, teraz chyba 155. Brygada tam rosyjska stoi. No, elementy 155, elementy Tak. 51. Pułku Powietrzno-Desantowego Gwardii. No więc trzeba było, wiesz, kontynuować to uderzenie, uderzyć z trzech stron. Wiesz, nawet płytkie uderzenie trzech brygad po jednej z każdej strony i wypchnąć ich za rzekę, tak? No, ale nie zrobili No, tego, ale to ale był właśnie plan, tak? miesiąc trwa walka tam, w tym rejonie. Ukraińcy mają jakąś swoją wizję, której my, wiesz, nie rozumiemy, bo tak byłoby najprostsze. Wiesz, za wszelką cenę zdobyć Koroniewo, bo ono się okazało tym zwornikiem rosyjskiej obrony, gdzie teraz stamtąd mogą wyprowadzać kontrataki. No i trzeba było, wiesz, zająć Koroniewo, wypchnąć Rosjan za rzekę i na niej ustalić obronę, tak?
Wtedy ten przyczółek byłby pogłębiony, byłby osłonięty. Siły można stamtąd zdjąć i przerzucić gdzie indziej. Ale oni A tego nie zrobili. pamiętaj, że im większy byłby ten przyczółek, Więcej sił do obsady. więcej sił do obsady. A teraz ile mamy tam? Cztery brygady, tak? No, pięć. Przeliczeniowo może nawet i 5, 5,5. Idźmy tak. No, liczmy pięć, tak? Czyli Rosjanie, żeby utrzymać front, muszą mieć trzy razy więcej, tak? Czyli 15. Ale żeby przejść do ofensywy i wyrzucić stamtąd Ukraińców, to oni muszą mieć 4-5 razy więcej. A zobacz, z jaką przewagą nacierają pod Pokrowskiem. Tam nawet dochodziło do tego, że mieli 9 do 1. I Zgadza dopiero się. sobie pozwolili na to, żeby nacierać. Dlatego ta sytuacja, że Rosjanie nie kontratakują pod Kurskiem, wynika z tego, że też nie mają sił i muszą skądś je jeszcze zabrać, żeby wyrzucić Ukraińców. Nie no, kontratak wykonali, tak? Weszli na Ale to wiesz, tyły. że A to był teraz się okazuje, że. Dobra, ale popatrzcie, teraz wykazuje się, kontratak że lokalny. masz kontratak rosyjski, wchodzi w miękkie podbrzusze, z Koroniewa idzie na Sągos i później na Lwówkę. Po czym się nagle okazuje, że Ukraińcy uruchamiają swoją następną brygadę 116, która atakuje im tyły. Kierując No. się na Głuszkowo. I teraz powiedz mi, to nie był plan? To był przypadek, że nagle Rosjanie wchodzą jak w masło. Tam jest odkryty teren. Ja rozumiem, dlaczego Ukraińcy nie atakowali tam tak bardzo, bo tam jest naprawdę odsłonięty całkowicie teren. Przy rosyjskiej dominacji, powiedzmy w cudzysłowie, w powietrzu, przy dominacji w dronach, no to tam byłyby masakra tych ukraińskich oddziałów. Oni walczyli o wioskę Koroniewo i samo Koroniewo, ale to wiesz, walczyć w terenie zurbanizowanym. To jest dla ciebie lepiej, masz pewną osłonę. Natomiast na polu pod Koroniewem, jaką osłonę będziesz miał? No żadną. Więc lepiej, że tak powiem, ustawić tą obronę głębiej albo wpuścić przeciwnika i walczyć na swoich zasadach. Zmuszasz mnie znowu do powrotu pod Pokrowsk. A może tam tak samo było to? No ale wiesz, Może wiesz, może tam tam był były taki pewne sam pomysł. umocnienia Puścić Rosjan, niech oni się tam, wiesz, wgryzają, niech tracą czas, niech wyciągają linię zaopatrzenia i zobaczymy, co z tego będzie. No, puścimy ich jeszcze, wiesz, 50 kilometrów, 100 kilometrów, co nam zrobią? No, wydłużą sobie tylko linię, wiesz, zaopatrzenia, wrzucą tam więcej wojsk. No tak. No, Zgadza się. a my Natomiast boki ty mamy będziesz tak musiał osłonięte. oddelegować jednostki dodatkowe do utrzymania tego frontu, tak? Mając świadomość tego, że twój przeciwnik i też zwiększa siłę swoich wojsk w tym rejonie. No ale wiesz, no zawsze tak jak mówiliśmy, możesz gdzieś te siły zabrać. Bo teraz zabrać z Zaporoża byłoby, wiesz, Ukraińcom byłoby głupio to, co mówiliśmy, Ale tak? oni zabrali z Zaporoża. No tak, ale mówię, że zabrać w tym sensie, że wycofać się na Na linię, pozycje wyjściowe, tak, na tak. pozycje wyjściowe sprzed roku, nie? No nie, no Słuchaj, no wykorzystali nie, ten, no, ale. ale powiedz, co zrobili wtedy Niemcy? No i się ucieszyli, że rosyjska armia rzuca główne siły właśnie w tym kierunku, w którym oni chcą zrobić ofensywę. Nie, no, niemieckie dowództwo, wracając do historii, zrobiło to, co postanowiło sobie wykorzystać, dając możliwości swojej armii i swoim jednostkom pancernym, tak? Skoro przeciwnik atakuje, to my go zatrzymamy i wykonamy uderzenie na jego tyły. Co No tak, zrobili? no i Zrobili właśnie. dosłownie to samo. Rozbili północne zgrupowanie armii radzieckiej, armii czerwonej, a południowe zostało okrążone i zniszczone, tak? Znaczy tam na północy zatrzymali 38 No armię. tak, ale wykonane kontruderzenie nie Zostawmy spowodowało, że na odrzucili ich inną, na pozycje na wyjściowe, nie? inną. Osłabiając Tak. na tyle, że późniejsze operacje no, doprowadziły do załamania całego frontu. Ale słuchaj, no dobra, okej, ja cię rozumiem. Może i ty masz rację, jak najbardziej. Może i strona ukraińska ma rację. Natomiast ostatni filmik pojawił się z ćwiczeń z 5. Brygady Pancernej. Słuchaj, to jest jedyna brygada pancerna ukraińska, która w tej wojnie prawdopodobnie nie walczyła. Ona była magiczną brygadą, która wiedziano o niej, że ona jest w odwodzie. Wiadomo, że była pewnie w stanie szkieletowym, że tak powiem, czyli powiedzmy tam był ten szkielet tej brygady, ona potrzebowała czasu i sprzętu, bo tego sprzętu prawdopodobnie też nie było, No właśnie. kadr, żołnierzy, żeby ją odtworzyć, tak? I No ale dzisiaj zobacz,
mamy filmik z tej brygady, która się szkoli. Zobacz, Marcinie, na czym opieramy to założenie, że ta operacja pod Kurskiem, tak, i ta operacja, która się dzieje pod Pokrowskiem, wynikają ze słabości Ukrainy. Skąd się to bierze? No bierze się stąd, że oni nie mają, mają siły, tak, zrobili mobilizację, powołali ludzi, ale nie mają dla nich sprzętu. Kiedy ten sprzęt przyszedł? Do kwietnia było embargo, tak? Znaczy Amerykanie... Mówimy o amerykańskiej pomocy. Tak, tak. No wstrzymywali się z dostawami. Europa, no praktycznie nie miała już co więcej dostarczyć, tak? Więc liczymy tylko na Amerykanów. Więc skoro liczymy na Amerykanów, trwało to do kwietnia. Od kwietnia do września to jest akurat czas, gdzie ten sprzęt zaczął napływać i gdzie można te brygady szkolić na sprzęcie, bo do tej pory to można ich było, wiesz, szkolić z saperki, strzelania, z karabinka i takie rzeczy. No. Czyli mamy, czyli z tego, co mówisz, mamy przynajmniej 6-miesięczne opóźnienie. Dokładnie. I wiesz, i tu chodziło o to, że skoro mamy opóźnienie 6 miesięcy w naszych planach, musimy coś zrobić takiego, co odciągnie przeciwnika, wiesz, albo zmusi go do tego, żeby jeśli nie te odwody spod Pokrowska, czyli nacierające na głównym kierunku w Donbasie, to przynajmniej z innych odcinków ściągnąć, no i uruchomić odwody strategiczne rosyjskie, które się okazuje... Ale widzisz, że ta operacja pokazała, że odwodów strategicznych Rosja nie posiada. No i właśnie o to chodzi, wiesz, no pokazało to, wiesz, ta operacja tak się okazuje, że ona co chwila coś ujawnia po stronie rosyjskiej, tak? Jak nie materiały ściśle tajne propagandowe, kierunki działania rosyjskiej propagandy, tak? To słabość sił zbrojnych, to daje Ukraińcom znowu powody do zadowolenia, wiesz, naród się cieszy, no, wojsko zyskuje, tak? Zaczyna widzieć sens tej walki, bo mamy kawałek rosyjskiej ziemi, no. No niby nic, niby pod Pokrowskiem, wiesz, dostajemy i wycofujemy się, ale tam się trzymamy, tam coś mamy. Mamy kawałek ziemi naszego wroga, wiesz, to jest dla żołnierza na każdym odcinku frontu, czy to będzie, wiesz, Cherson, czy to będzie Pokrowsk, no to jest dla nich coś cennego, z czego oni się mają powód cieszyć i wiesz, powód do dumy, no. No powiem ci, że to jest ciekawe, bo faktycznie co jak co, ale tutaj ten efekt, że mamy kawałek rosyjskiej ziemi i przeniesienie tego ciężaru na stronę przeciwnika, tak? Na jego część teraz, żeby on zaczął burzyć własne miejscowości. I teraz on, ale słuchaj, teraz on musi zdobyć tą przewagę pięciokrotną nad Ukraińcami, tak? Na tym odcinku, żeby ich stamtąd wyrzucić. No tak, to jest, to, to, musisz to osiągnąć przewagę, tak, żeby wykonać przeciwuderzenie czy uderzenie, czy przejść do działań ofensywnych i zmusić przeciwnika do wycofania się. Natomiast powiedz mi, bo okres tej pogody pomalutku się kończy. Zostało, no, może miesiąc ładnej jeszcze pogody, pod warunkiem, że ten październik też będzie ładny. Natomiast 2, max 3 tygodnie? I co dalej? Przejdziemy. A czy Rosjanie, wiesz, zasadnicze pytanie, nie? Bo Rosjanie atakują cały czas na każdym odcinku większymi lub mniejszymi siłami. Natomiast nawet w czasie II wojny światowej byli zmuszeni do tego, żeby robić jednak przerwy operacyjne, pauzy. No wiadomo, trzeba pociągnąć logistykę, trzeba uzupełnić oddziały, trzeba uzupełnić amunicję, przygotować nowe plany, nowe operacje. Tu tego nie widać. Właśnie. Pytanie, gdzie są odwody strategiczne? To musisz rosyjskie, to musisz zapytać o to Macieja. Nie, no odwodów nie ma. Operacja Kurska pokazała, że ten front był łatany jednostkami nie z odwodu centralnego, czyli strategicznego, ale z odcinków różnych, tak? I przecież wszyscy, którzy interesują się tym konfliktem, mają świadomość, jakiego odcinka, jakie jednostki były brane.
analitycy, nie analitycy, wojskowi i tutaj no, wszelakie różne instytucje, jak Instytut Badań nad Wojną Amerykański, to wszystko pokazuje, że Rosja zaangażowała w ten konflikt wszystko. Mamy nowy dekret Putina o zwiększeniu liczebności armii rosyjskiej do 2 milionów 300 chyba 10 tysięcy, czyli o 180 tysięcy więcej żołnierzy. No to jest... No to prawie pasuje mi ten pobór jesienny, tak? No to akurat, wiesz, przerzucą tych no ale wiesz, no... szkolonych do Poborowi pokazali, że no jest problem z poborowymi, tak? Osłaniali kierunek kurski i okazało się, że no niestety nic z tego nie będzie. No to tą słabość właśnie, wiesz, pokazało to uderzenie ukraińskie. No, no i nie zdziwię się, wiesz, jak na wiosnę uderzą w kierunku nie wschodnim, tylko wiesz, na północ. No. Jeszcze więcej ziemi rosyjskiej? No a czemu nie? A powiedz, co na tym Znaczy, tracą. jest to sensowne. Dlaczego? Dlatego, że wejście armii ukraińskiej, złamanie jakby czerwonej linii, tak? Mówili niektórzy, że to jest czerwona linia, no jak można wkroczyć? Ławrow wypowiadał się, mówił, że z terrorystami nie będą negocjować, tak? No armia ukraińska to nie terroryści. Jeżeli mamy konflikt zbrojny, to obie strony są stroną tego konfliktu, więc dlaczego ja mam nie wkraczać na terytorium Rosji, skoro jest stroną tego konfliktu? Natomiast obstawienie tej całej linii frontu, granicy rosyjsko-ukraińskiej zmusi albo wymusi na stronie rosyjskiej oddelegowanie większych sił do pilnowania. No bo nikt nie wykluczy, że na przykład w obwodzie biłgorodzkim nie nastąpi większa ofensywa ukraińska. Słuchaj, no spodziewaliśmy się do tej pory, że wiesz, że zima to była zawsze, był zawsze ulubiony okres, kiedy nacierali Rosjanie, tak? No i zdarzyło się do tej pory raz. W 22 roku na początku, kiedy uderzyli zimą, zaczęła się szybko wiosna, szybko się wycofali. Druga zima minęła, pod Bachmutem stali. Trzecia zima, stali pod Czasiwiarem. Czwarta zima, będą stali pod Pokrowskiem. No i tak sobie będą stali, wiesz, no to ta wojna nie skończy się, dopóki to, wiesz, nie nastąpi jakiś przełom polityczny. No bez tego Czyli nie rozumiem, mamy że... Przepraszam. o czym dać, no. No, proszę, proszę. Tu żadna, Marcinie, wiesz, operacja prowadzona przez jedną czy drugą stronę nie przyniesie rozstrzygnięcia. Czyli mówimy o impasie na froncie. Dokładnie, a wiesz, no, ani Rosjanie, tak jak mówiłeś, nie mają sił, muszą je uzupełniać. Co to jest 2-milionowa armia dla Rosjan? No nic. Mogliby spokojnie mieć 5 milionów i z tego, wiesz, 3 miliony na froncie i wtedy by może, wiesz, nawet tymi mięsnymi atakami coś uzyskali. No ale pamiętajmy, że 2 miliony armii rosyjskiej to jest 1 300 000 czy 1 400 000 żołnierzy lądowej armii, z Tak. czego około 700-800 tysięcy jest zaangażowanych na Ukrainie. I to Tak. jest maksymalny wzrost do tego, do końca tego roku A planowany. ukraińska armia ile ma? No, liczę około 600 do 700 tysięcy, tak? Czyli mniej więcej siły są porównywalne. No jeżeli nie będą mieli, wiesz, zdecydowanej trzykrotnej przewagi w sile żywej, a wiesz, już nie ma ich co wspierać z artylerii, bo im się kończy amunicja, kończą im się rakiety, kończą się samoloty. I tak jak mówiłem wcześniej, Rosję czeka w przyszłym roku poważny kryzys w zakresie, wiesz, czołgów i tego wszystkiego, co wymieniłem, bo nie nadążają z produkcją. No. Od nikogo Instytut Badań. Na świecie nie dostaną. No. Natomiast sytuacja Ukrainy w tym zakresie może się tylko polepszać. Instytut Albo, Badań wiesz, nad Wojną Amerykański Tomaszu informował już niedawno, że minimum rosyjski, jeżeli chodzi o czołgi, to jest przynajmniej 1000 czołgów na linii frontu. Dzisiaj mówi się, że Rosja dysponuje sprawnymi około 1250 czołgami na linii, na froncie, więc to nie jest dużo. Pamiętajmy, ile czołgów wchodziło do akcji w 22. I te straty jednak cały czas były jakoś w pewnym sensie uzupełniane.
Ale nie wyrównywano stanów jednostek. Czy na... Pamiętajmy, że też tworzą nowe jednostki, które też potrzebują sprzętu. Zgadza się, ale to, Marcinie, ilość nie przechodzi w No jakość. oczywiście, że tak. Wiesz, mając T-34, którego rozwijali w czasie wojny, mieli jakiegoś game changera, tak? Bo ilościowo ilość tworzy, przeradzała się w jakość, tak? Rzucając armię pancerną, wiesz, co miesiąc uzupełnianą do przodu, robiła 100 kilometrów, traciła wszystkie czołgi, uzupełniała się 100 kilometrów następne, tak? I na to ich było stać. Teraz, mając w linii T-54, T-55, T-62 i gdzieś tam pod Kurskiem pojawiają się T-90 Prorywy, najlepsze czołgi na świecie, tak? Zdaniem prezydenta Federacji Rosyjskiej, no to wiesz, no to jeżeli tam są najlepsze czołgi na świecie, to ja nie rozumiem, dlaczego jeszcze nie osiągnęli tam sukcesu. Ja powiem inaczej. To są dwa różne konflikty. Masowość produkcji w czasie II wojny światowej, a masowość produkcji czołgów teraz, to są dwa różne tematy. Oczywiście, ale wiesz. Skomplikowanie budowy tego czołgu obecnego, a T-34, masowość pokazuje, i może możliwe, no, czy to T-34, czy Sherman, czy różne inne czołgi, gdzie schodziły taśmowo tysiącami, uzupełniano na bieżąco, a dzisiaj nie jesteśmy w stanie produkować tak masowo takich czołgów. Dlatego w przyszłym roku, tak jak mówię, Rosji się skończą. Czołgi, skończy się artyleria, skończy się amunicja. No chociaż mogą, wiesz, 3 miliony produkują sami. Nie wiadomo, jakie możliwości ma Korea Północna i Iran, no ale szacuję, że nie więcej niż połowę z tego, czyli gdzieś jakieś 1,5 miliona maksymalnie. No to co to jest dla rosyjskiej artylerii, która wiesz, Znaczy, 100 na działo dziennie, tak? może bym powiedział inaczej. Amunicja może i będzie, ale z czego będą strzelać? A no właśnie. A no właśnie. Tu wiesz, tu się kończą. No bo skoro uruchamiają 130, tak, bo mają amunicję od Korei, Tak. no to dobra, no ale mamy jeszcze 122 i 152. No tak, bo mamy amunicję No ale my 122 kolejnych, produkujemy, tylko tak? pytanie, jak jest z Tak, produkcją, czy ale zauważ dział. jedną rzecz. Taką ostatnio, wiesz, ostatnio piszę taką analizę odnośnie artylerii i coś takiego zauważyłem. Zaczynali konflikt, mieli no, ponad 4000 dział D30, z czego w linii mieli około 150. Potem te działa, wiesz, na początku, bo używali je desantowcy, więc trochę stracili, potem się tych dział nie widziało bardzo długo, w przeciwieństwie do jednostek ukraińskich. Natomiast ostatnio pojawiają się na skalę masową. To nie przypadek. I wiesz, i tu jest podejrzenie, znaczy pojawiały się, przepraszam, na skalę masową i były masowo niszczone przez ukraińskie drony. Tam któregoś dnia nawet chyba z dywizją został zniszczony jeden dronami. Ale do czego zmierzam? To było 4000 dział, tak? I dzisiaj znajduję informację, że Rosjanie wprowadzają do działań babcie, czyli stare haubice M30 Tak. z kalibru 122, których nigdy do tej pory nie było na froncie. Zobacz, po trzeci rok wojny, tak? I one właśnie mają zastępować działa D30, bo strzelają tą samą amunicją. Jaki z tego wniosek? No gdzie są te 4000 dział D30, No nie które ma. miały zastąpić miały te babcie? No nie ma ich. No wiesz, no, to jest gdzie, nie, no one są, na składach je widać. Dlaczego są, wiesz, nie uruchamiane? No dlatego, że wiesz, przechowywanie takiej masy sprzętu, no to było kilkanaście tysięcy dział. O moździerzach nie wspomnę, ale trzymanie ich, wiesz, pod chmurką powoduje,
Przede wszystkim dla artylerii samobieżnej, no to jest wyrok, wiesz, Śmierci. śmierci, tak, dla części jezdnej. Bo artyleryjska jeszcze jakoś, wiesz, jeżeli jest konserwowana, to jakoś wytrzyma. Natomiast wieloletnie przechowywanie na pewno spowodowało takie straty, że tam większość tego parku artyleryjskiego się do niczego nie nadaje. I teraz nie ma go czym zastąpić. Jest sytuacja, podejrzewam, w sprzęcie artyleryjskim jeszcze gorsza niż w czołgach, bo czołgi się jeszcze produkuje, bo one stanowią podstawę. Natomiast działa samobieżne, które dotychczas miały produkowane na podwoziach czołgowych, bądź to kombinowanych T-72, T-80, jakie miały msty S, albo T-90, jakie miały koalicję. No, idą w minimalnych ilościach, a wręcz ostatnio pokazały się zdjęcia z baz przechowywania sprzętu, gdzie msty ze znakami Z, tak, są wycofywane do składów, co się nie zdarzyło od początku wojny. No to jest bardzo ciekawe. Tomaszu, wróćmy i takie podsumowanie, bo wróćmy do armii ukraińskiej, bo w sumie mieliśmy ją analizować, a przeszliśmy jak zwykle na rosyjską. Ale proszę cię o takie podsumowanie. Myślisz o tym, że armia ukraińska gotuje się do takiej walki już na całość, na 2025? Jako taki definitywnie rok? Bo ja mam wrażenie, że ona poświęciła ten rok na to, żeby nie dać się rozbić, nie dać się zniszczyć, odbudować potencjał z poprzedniego roku. Pokazała to wykonując uderzenie na Kursk, pokazując, że jest zdolna do wykonywania manewru i uderzenia. Natomiast pytanie, na ile będzie wzmocniona i rozbudowana na 2025? Dokładnie, Maciej, zgadzam się z tobą i tutaj właśnie, wiesz, problemy uzupełnienia tych zmobilizowanych brygad sprzętem, no to jest klucz do tego, co się wydarzy w przyszłym roku po stronie ukraińskiej. Jeśli będą mieli te brygady wyposażone, stanie się coś takiego, że w końcu Zachód, wiesz, na pełną skalę zacznie ich uzupełniać, a nie, wiesz, toczyć gierki polityczne, ale to dopiero będziemy wiedzieli jesienią, tak, po wyborach w Stanach. No i zobaczymy, no, musieli po prostu Ukraińcy ten rok przetrwać. No to rzucenie się na Kursk to był taki, wiesz, szachowy skok No konika. bardzo ryzykowny, Tak, powiedziałbym. bardzo ryzykowny, wiesz, skok konikiem, wiesz, po to, żeby zaatakować wieżę, która się okazało, że stoi w całkiem innym miejscu, albo jej w ogóle nie ma. Odsłoniła po prostu, no, prawdę o tym, co się, wiesz, dzieje na tym 500-kilometrowym odcinku frontu po stronie rosyjskiej, że można tam w każdym miejscu wejść jak w masło. Może, wiesz, gdy skoncentrują siły, to nie będą się bawić w przeprowadzanie ataku pod Pokrowskiem, tylko zająć większe terytorium rosyjskie. Myślę, że zamiast Wtedy wieży. wiesz, no wiadomo, że w przyszłym roku siądą do pokoju. No nie po to prezydent Ukrainy przygotował propozycje i jedzie z nimi, wiesz, do Stanów Stanów Zjednoczonych, tak. Zjednoczonych po to, żeby omówić to z głównymi graczami, tak? No bo wiadomo, że bez nich to się nie obejdzie. Natomiast, wiesz, druga kwestia, jaka jest wola walki po stronie rosyjskiej. Czy oni będą, wiesz, dalej walić głową w mur, idziemy co rok o 50 kilometrów do przodu, tracąc kilkaset tysięcy ludzi i tony sprzętu. No, ale, wiesz, ludzi to może i mnogo, tylko sprzęt się skończy. No właśnie tu jest problem, znaczy problem Tu jest rosyjski, problem tak? po obu Problem jest po obu stronach, bo Ukraińcy stoją przed takim samym, tak? U Oczywiście, nich że też się tak. skończy, jeśli będą przedłużać wojnę. No ale w tej sytuacji sprzętowej przynajmniej Ukraińcy są w lepszym położeniu, bo oni jeszcze mają szansę na to, żeby coś dostać.
Rosjanie poza rakietami innego sprzętu raczej nie dostaną. Ani artyleryjskiego, ani pancernego, ani większych ilości amunicji. I to jest ich podstawowy, wiesz, ból, z którym sobie nie poradzą, obserwując ostatnie, wiesz, wynalazki, jakie prezentowali na swoich targach militarnych. Wszyscy widzieliśmy. No więc tutaj jest, nie ma jakiegoś przełomu po żadnej ze stron. No muszą przetrwać zimę jedni i drudzy. Na wiosnę znowu ruszyć z jakąś ofensywą, z jakąś akcją. No bo wiesz, trudno to, co się dzieje pod Kurskiem, nazwać jakąś ofensywą. No ja to No. nazywam działaniami ofensywnymi i tyle. Tak, no wiesz, no to jest to samo, co się działo na Zaporożu. No, to są działania ofensywne, które mają na celu zająć kawałek jakiegoś obszaru. Chociaż może cele, wiesz, były i inne, których się możemy nie domyślać. Każda operacja ma swoje cele, minimum i maksimum. Drodzy Państwo, no tutaj ciężko się nie zgodzić z tym, co pułkownik powiedział, co Tomasz powiedział. Natomiast myślę, że ta zima będzie wyzwaniem dla jednej i dla drugiej strony, jak tutaj też i Tomasz wskazał. Która zachowa więcej sił, więcej sprzętu? No, zobaczymy. Natomiast ja, drodzy Państwo, bardzo dziękuję mojemu gościowi, pułkownik Tomasz Lisiecki. Tomaszu, bardzo dziękuję za Twoją analizę. Za dobrą Dziękuję bardzo. wymianę. Ja wiem, że cię atakowałem co chwilę moimi pytaniami. Specjalnie, bo chciałem, żebyśmy to wydusili w tej naszej wspólnej dyskusji, a nie tylko monologu jednej osoby. Natomiast myślę, że dużo takich informacji padło dzisiaj, bardzo ciekawych tak naprawdę. I będzie do przemyślenia też pewne rzeczy. Tomaszu, bardzo ci dziękuję za twój czas. Dziękuję Marcinie, dziękuję Państwu. Dziękuję Państwu, kłaniam się nisko. Do widzenia.